domu. Tato grywał na skrzypcach dosyć długo. No ja mogłem skrzypce wziąć do rąk, to coś mi tam pokazywał z początku, tak. Nie wychodziło nawet, ale powoli. No i to jakoś tam zostało w pamięci, stąd nawet tej kapeli to sprzedaję te kawałki, które stąd pochodzą z Widelki, z tych takich grań typowo ludowych, bo to grywali po weselach, po graniach takich w domach, gdzieś tam jak się schodzili, żeby potańczyć. Często jak mam trochę czasu i tak sobie oddycham spokojnie, to mi się przypomina wiele kawałków z tych, co mi tato kiedyś grywał. I to tak, no nie wiem, teraz biorę komórkę i zagwizdam, żeby to nie zginęło, bo to są takie rzeczy, które się potem znowu nie przypomną, bo to tego było trochę, a była przerwa taka, że to nie było czasu, żeby to powtarzać, ćwiczyć, zajmować się tym cały czas, ale czasem coś takie się pojawi. Ale prawdopodobnie to chyba do starości się będzie uczył i gdy naprawdę zna muzykę, to nie powie, że ja już wszystko potrafię, jestem najlepszy. To tak mi się wydaje, no bo no to nie ma. No. Może tacy, którzy nie bardzo mają sługi, nie bardzo wiedzą, na czym to polega, to powiedzą, że ja już wszystko umiem i ręce podnoszą do góry, ale to chyba tak nie jest. Kapela to musi działać z takiej chęci i nie od razu ustawiać się, że jak będziemy grali, to zarobimy, że no, o, bo ta kasa to chyba teraz wiele rzeczy psuje i w kapelach też się to dzieje, że nie bardzo to później ten taki szuka lepszej i czasami przewędruje przez kilka kapel i siedzi spokojnie w domu, bo już nie ma z kim grać. My nigdy żeśmy się nie nastawiali, żeby zarobić czy coś. Raczej to nas ponosiło to, żeby gdzieś pojechać na przegląd, żeby być między ludźmi, coś zobaczyć, podsłuchać jeszcze. Takie rzeczy, ale nigdy nie to, że jak będziemy grali dobrze, to tu pójdziemy, zarobimy. Nigdy sprawa, że tak powiem, kasy nie miała jakiegoś znaczenia. No zresztą chyba żeśmy przez to stracili, był taki okres w Polsce, że ten folklor był tak podśmiewany i młodzież też, jak zobaczyła kapelę, to no teraz widać, że coraz więcej ludzi angażuje się i czy nawet jak gdyby są te utwory transponowane na inną muzykę, ale to wszystko ma miejsce. Przyszłość w Polsce. Tak mi się wydaje. No powinna. Dlaczego? No, powiedziałbym, w krajach bogatszych i lepiej ustawionych mają swoje porządne kapele i korzystają z tego i nie śmieją się, że to jest coś tam takie brzydkie. Także nie powinno się takich rzeczy zatracać. No żeby trwała, żeby młodzi ludzie nie odstępowali, gdy mają szansę brać udział, uczyć się tej muzyki, niech to robią, bo no bo to jest chyba takim zapewnieniem, że to będzie przekazywane dalej i nie zginie. Jest. Ale tak mi się wydaje, że w tej chwili no, troszkę jest wiatr dobry i te zespoły będą działać.